A więc cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii Biednie Gospodarstwo. W dzisiejszym odcinku nie będą to żadne prace polowe 60, mianowicie w dzisiejszym odcinku sprzedamy sobie wszystkie nasze plony, jakie udało nam się zdobyć z tego gospodarstwa. Nie wy na wstępie oczywiście zostawcie subskrypcję, bo lecimy po 700 subskrypcji do końca wakacji. I zostawcie pod tym filmem 25 łapek w górę, żebym wiedział, że aktywność na kanale jest, bo ostatnio zauważyłem, że nie wiem, YouTube chyba zaczął znowu zasięgi ucinać, więc zostawcie tę łapeczkę, żeby pokonać te algorytmy YouTube'owe i bez przedłużania. Może damy na początku jeść pieskowi, bo on tutaj aż głodny już, gdzie on jest. Nie wiem, gdzieś sobie poszedł, dobra. Bez przedłużania już siadamy do 60. Spalamy, no jedziemy oczywiście jajka sprzedać na początku. Ja wam może pokażę, ile tych jajek mam, więc się zatrzymam. O, zobaczcie, tu jest po prostu mnóstwo. O, tu jeszcze już paleta kolejna, znaczy ta paczka. I tu jak widzicie też, przyczepka cała załadowana. Aż po brzegi. I tu kolejne, już nie weszło, więc to co nie weszło, to ja z tym najwyżej poza odcinkiem sprzedam. Więc bez przedłużania już. Jedziemy na skup, oczywiście, sprzedać. Sobie może jeszcze osorki. Będzie czas na 15 sobie damy. No i lecimy. Jeszcze trzeba światła zapalić, bo żeby nas policja na drodze nie załapała. O, się brama otworzyła, więc dobra. A i napiszcie komentarz hashtag. Hashtag oczywiście. Sprzedaż, a ja przypnę wam serduszko, więc. Bo jak widzicie, maszynki czekają na sprzedaż, tylko będę musiał jeszcze jakąś tabliczkę, oczywiście. Znowu oczywiście muszę, mówię. Jakąś tabliczkę będę musiał wywiesić, że na sprzedaż, żeby ktoś myślał, że to nie, że tylko ja sobie tak wywiesiłem. Tylko żeby było wiadomo, że na sprzedaż. Patrzyłem sobie, powiem wam, że cenę rzepaku to tak. To nie jest ta cena jakaś super nadzwyczajna. Nie wiem, musimy chyba sprzedać. Ten odcinek sobie na dzisiaj zaplanowałem, więc sprzedamy, najwyżej stracę trochę. O, kierunkowskaz zgasimy. Najwyżej troszkę stracę. Ale no cóż, no. Tam widziałem, cena jest niecały 1000, ale. No cóż, no. Znowu nie chciał mi się czekać na jakieś Bóg wie jakie ceny. Bo też trzeba było trochę czekać na to, ale dobra. Trudno. Jajek mamy dużo i widziałem, że tam cena za jajka jest dość spora, to nadrobimy jajkami najwyżej. Tych światów powiem wam, że tak w ogóle nie widać. Tak w słońcu jak jedziemy. Tutaj sklepik. Taki spożywczy bardziej. Więc tak, sorki za krótkie cięcie, ale niestety wystąpiły drobne problemy techniczne. Tak jak mówiłem, my właśnie tutaj dojeżdżamy, jak tutaj pamiętacie, kupowaliśmy tam ścielarkę dla świń do słomy. Ścielarkę słomy, no. Teraz w lewitkę. Czy w prawitkę, sorki, mi się tak kierunkiem mylą. Tutaj mam właśnie ten syf, jak widzicie, taki. Tutaj się gdzieś wróca do tego i tam leci, dobra. Tak, ile za te jajka nawet dostaliśmy. Ja bym jeszcze w ogóle to otworzył, tą klapę tutaj tylną. Tak, podrzucamy, powiem za jajka, żeby też nie potuł, to też trzeba uważać. Te jajka tak nie chcą się też tutaj wyjąć z tego, bo tak załadowałem, powiem wam, to wszystko na styk.
na ścisk praktycznie. Dobra. A i możecie napisać komentarz. Teraz co sądzicie o tym oświetleniu, bo trochę te kolorki. Trochę zmieniłem to oświetlenie jeszcze, powiem wam naprawdę, więc jak ktoś ogląda film do tego momentu, to fajnie było, żeby właśnie napisał. Jak, czy wam się to podoba? Czy ci się to podoba, akurat napisz. Dobra. Ile za te jajka dostaliśmy? No, powiem wam, że z 10 tysięcy to dostaliśmy za te jajka. Dobra. Ja sobie tutaj wyjadę, o co będę. Kierunkowska jest oczywiście podstawa. Nic nie jedzie, można jechać. No tak, my teraz sobie wracamy z pustą dwukółką na gospodarstwo. Przeczepimy się. Podczepimy się pod przyczepę i nasypiemy rzepaku. Nie myślę, że zrobimy tak jeden też kurs z tym rzepakiem. Żeby was nie zanudać trochę, bo dzisiejszy taki właśnie dzień to może być trochę taki nudniejszy, no bo tak głównie będziemy dzisiaj tylko jeździć. Ja będę mówił, rozmawiał z nami. Powiem wam, że mi się nawet to oświetlenie podoba. Zmieniłem to tak, nawet tak lepiej to wygląda jakby. Teraz tak. No możecie wy napisać, co wy o tym sądzicie. Bo mi się osobiście bardzo podoba. Tu już zboża rosną, kukurydza też pewnie będzie na sieczkę szła. No skoro do teraz ją trzyma sąsiad, to na pewno na sieczkę. Na ziarno to się chyba wcześniej kosi. Tutaj chyba buraki cukrowe albo ziemniaki. Ziemniaki są bardziej chyba tam, ale to buraki cukrowe. Zachwaszczone tak samo jak te ziemniaki tutaj. Nie wiem, czy ten sąsiad coś robi z tym, czy nie robi. Czy on w ogóle żyje? Się tak właśnie obawiam, czy on żyje, no bo od dłuższego czasu, jak też wam możecie pamiętać, ciągle tutaj są te ziemniaki tak zachwaszczone, więc ja nie wiem, co się z nim stało. Na gospodarstwo skręcamy. A dwukółka może się tutaj odstawię właśnie. Skręcimy. Nie wyrobię się, może się wyrobię. O, idealnie widzicie po prostu. Na styk to gospodarstwo zrywa. Gdybyś tutaj otworzył to tylne drzwi. Dobra. Sorki mi się wsiadł przez przypadek. Drzwi otwieramy. Przyczepę podpinamy, no i lecimy. Zaraz. Na skup z rzepakiem, tylko musimy nasypać pierw. Jak pamiętacie, ale możecie nie pamiętać, bo chyba wam nie mówiłem, ale rzepaku mamy ponad 8 ton. Więc dwie takie przyczepy nam wyjdzie. A tu wybornik pierwszy od świnek. Tutaj się nam zaraz to nasypie. Pszenicy mam jeszcze 1,5 tony, jęczmienia ponad 10 ton, prawie 11 ton, owsa mamy 6 ponad ton, rzepaku widzicie 8,5 tony ponad, więc się sypiemy. Dobra, no i możemy raczej czekać, ja sobie tylko sprawdzić, gdzie ten rzepak najbardziej. Chodzi w tym samym miejscu, gdzie byliśmy, więc trochę. Myślałem, że gdzieś indziej pojedziemy, ale jak w tym samym miejscu, to... No cóż, no. Można poradzić. Jedziemy tam. Zaraz sobie chyba pojadę to właśnie tak jak wracaliśmy na gospodarstwo, czyli tutaj drogą polną bardziej niż tą asfaltową. Sześćdziesiątka sobie... Ładnie chodzi, jak słyszycie.
Także nie, tak w kolejnym sezonie myślę, że już będziemy właśnie pasowałoby jakąś nową przyczepę kupić. Także niedługo, powiem wam, że niedługo będą nowe nabytki, więc czekajcie, czekajcie, bo już jakoś wiosnę będziemy kupować. A na razie wam nic nie będę zdradzał, wszystko zobaczycie już niebawem. No bo seria teraz rozwojowe gospodarstwo się kończy. No bo wiem, że wbiliście te 15 obek 24 godziny, wiem, że wbiliście. A tak z drugiej strony patrząc sobie na statystyki, na czas oglądania, na wyświetlenia, to jest niskie, to jest właśnie niskie, strasznie niskie. No i trochę teraz szkoda, że nie powiedziałem tego na tym filmie przedostatnim, o tych wyświetleniach i te czasie oglądania, ale mówię to teraz. Nie powiem to jeszcze na ostatnim odcinku, dlaczego kończę. No i niestety, no. Coś się kończy, coś zaczyna, no. Ta seria niestety, myślałem, że trochę potrwa dłużej. Ale niestety koniec. Dobra, więc tutaj zajeżdżamy. Ciekawe, ile dostaniemy pieniędzy. Też ta przyczepa ma kipirowanie, ma 3000, no powiem wam, że słabo trochę. Jeszcze tam jedną przyczepę sprzedamy. Będzie, myślę, że jakieś 10 tysięcy około będzie, bo jajka sprzedam, jeszcze zobaczymy, dobra. Więc tak, jeżeli wam się taki odcinek spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Jak już się zamierzam, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć.